Ja chciałabym się z wami podzielić coś o byciu sobą, akceptacji i łamaniu lęków. Wiecie co, w mojej głowie było coś takiego, że nie pokażę się przed ludźmi bez makijażu. To było moje ograniczenie. Nie pozwalało mi to być sobą. Świadczyło to o tym, że nie akceptowałam siebie. A skoro nie akceptuję siebie, to nie akceptuję Boga. Bo Bóg jest we mnie. Maskowałam się przed makijażem, bo uważałam, że czegoś mi brakuje. Wiecie, kobiety, które na co dzień się malują, wiecie, o czym mówię. Ale powiedziałam, że stawię temu dzisiaj czoła. Po prostu będę sobą i wyjdę bez makijażu. I pokażę się taka, jaka jestem. Bo wcześniej wypowiadałam też słowa wiary, tak? Jestem piękna, niczego mi nie brakuje. Ale to nie działa. To trzeba złamać w praktyce. Po prostu urwać temu łeb. Bo diabeł jest pokonany i to diabeł dojeżdża nas krzywymi myślami o sobie. I swoją wartość buduję w tym, co mam w Bogu. Bo w Nim mam swoją wartość. I wiem, że jestem piękna nie tylko z makijażem, ale również bez. To nie makijaż upiększa, tylko to piękno, tą perłę, które mamy w sobie. To Bóg wielki, który jest w nas, daje nam to piękno, bo On jest wielki. I jeszcze jedna sprawa, co też wiele lat za mną chodziło. Też wstydziłam się o tym powiedzieć. Otóż mam coś takiego, że bardzo się pocę. Nadmiernie się pocę. Nie umiałam przyjąć przez wiarę uzdrowienia. Oczywiście diabeł mnie w tym ograniczał. W uwielbianiu Boga. W tym, aby nakładać ręce na ludzi i modlić się o nich. W tym, aby ewangelizować. Oczywiście czułam się gorsza, ciągle się porównywałam. Że jestem jakaś, że się nie nadaje. Zaczęłam się też wycofywać. Ale dziś po prostu chcę urwać do końca ten łeb, bo diabeł jest pokonany. Jeśli cię coś dojeżdża, to tylko pokonany diabeł. Czasami trzeba obnażyć publicznie kłamstwo na ten temat. I dzisiaj nie obchodzi mnie opinia ludzka. Co ktoś o mnie pomyśli? Jak wyglądam? Czy ktoś coś będzie odczuwał, jak nakładam ręce na ludzi? Nie obchodzi mnie to, bo wierzę, że Boża moc płynie przez moje ręce i będę właśnie uzdrawiała świętym potem. Amen.